Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje 31-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa na miesiąc marzec. Poznaj bliżej oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Niechaj się jak chce dzieje, nie trzeba tracić nadzieje. Więc wdowy, sieroty i grzeszne dzieci, spójrzcie w górę, tam Józef świeci. W promiennej szacie wiekuistej chwały potęgę nieba mu dały, a on tak czuły na wszelką dolę chętnie przygarnie każde pachole. Dzień pierwszy. Święty Józef zawsze otacza opieką swoich czcicieli. Kto pragnie prawdziwie i godnie uczcić tego świętego patriarchę oraz uzyskać łaski przez jego przemożne wstawiennictwo, niech rozważa jego życie i usiłuje naśladować jego cnoty, o których piszemy w naukach na miesiąc marzec, na miesiąc świętego Józefa. Czytamy w objawieniach błogosławionej Katarzyny Emerich, iż ta służebnica Boża w Wigilię świętego Józefa po widzeniu bolesnej męki biczowania Pana Jezusa była zachwycona innym widokiem. Oto ujrzała pełną wdzięku dziecinę o jasnych włoskach na kolanach. Katarzyna, sądząc, że to pokusa, pyta dziecinę: ktoś ty jest? Czyż mnie nie poznajesz? Jam jest Józef. I wziąwszy ją za rękę, poprowadził w duchu do mieszkania rodziców swoich. Tu ukazał Katarzynie wszystko, cokolwiek zająć ją mogło. Wreszcie i stajenkę, gdzie się Pan Jezus urodził. Wypocząwszy tak mile po bolesnej kontemplacji cierpień Zbawiciela, Katarzyna na siłach się wzmocniła i dnia następnego w uroczystość świętego Józefa z daleko żywszym uczuciem radości obchodzić to święto mogła. Zdarzenie to uczy nas, jak święty Józef pragnie, byśmy uroczystość jego pobożnie obchodzili, żeby nam miał okazję wyświadczyć dobrodziejstwa. Tym więcej uradujemy jego serce, jeśli przez cały marzec gorliwie go czcić będziemy. Przede wszystkim zaś prośmy przez jego przyczynę Pana Boga o łaskę ostateczną zbawienia dla siebie i dla drogich nam osób. Łaska ostateczna zbawienia jest to łaska wytrwałości aż do śmierci, nazwana ostateczną, gdyż za pomocą niej w godzinę śmierci człowiek odnosi ostatnie zwycięstwo, które mu niebo otwiera. Bez niej zginąłby na wieki. Jest ona więc darem tak wielkim, że jak orzekł Sobór Trydencki, niczym na nie sami zasłużyć nie możemy. Lecz jak naucza święty Augustyn, otrzymuje się ją zawsze od Boga, gdy się o nią prosi, a według Suareza otrzymuje się niechybnie,
byle się o nią prosiło aż do końca życia. Z tej przyczyny tak wiele dusz ginie na wieki, gdyż mało jest modlących się do Boga o dar łaski ostatecznej dla zbawienia naszego. Pan Bóg chce nam hojnie udzielać łask i bardziej skory jest do udzielania nam dobrodziejstw, niż my do ich brania. Dobry Bóg wymaga, byśmy Go o nie prosili. Matka Boża rzekła raz do świętej Elżbiety: powiem Ci, że prócz łaski uświęcenia mnie w chwili niepokalanego poczęcia, żadnego daru, żadnej łaski od Boga nie otrzymałam inaczej, jak prosząc o nią. Wiedz o tym, jako o rzeczy niezawodnej, że żadna łaska nie stępuje na duszę inaczej, jak przez modlitwę i umartwienie ciała. Benedykcie z Laus znów często przypominała, że im więcej ludzie udają się z prośbą do świętych, tym więcej święci orędują za nimi. Następujący więc przykład niech nas zachęci do wiernego korzystania z powyższych rad Najświętszej Maryi Panny i rozbudzi ufność ku jej świętemu oblubieńcowi. Przytaczając ów przykład, żadnych własnych spostrzeżeń wyjawiać nie mogę o tej dobrze mi znanej siostrze zakonnej, gdyż jeszcze nie ukończyła ziemskiej pielgrzymki. Przeto ograniczam się do jej opowiadania. Oprócz wielu pomniejszych łask, pomimo mej niegodności, otrzymałam przez potężne wstawiennictwo świętego Józefa trzy główne, z których pierwszą była utrwalenie w powołaniu. Będąc wielce zasmuconą, iż dzień zupełnego oddania się na wyłączną służbę Panu Bogu dla różnych braków odwlekał się na lata, udałam się o pomoc do tego świętego patriarchy i odprawiłam nabożeństwo marcowe, nikomu się z tego nie zwierzając. Aż tu niespodzianie z ust przełożonej konwentu, w jakim zostawałam tymczasowo, słyszę słowa pociechy, że mnie oddała w opiekę świętego Józefa i poleciła modlitwom zgromadzenia zakonnic, zostających pod patronatem tego świętego. Nadzieja błysła w mym sercu i nie na próżno, gdyż wkrótce, prawie bez trudności, zostałam przyjęta do tego zakonu, gdzie, jakby na dowód swej nade mną opieki, raczył mnie święty Józef zaszczycić swoim imieniem, jakie mi nadano przy obłóczynach. Lecz, jak to na tym padole łez, radości przeplatane są goryczą, tak i tu. Niedługo wysnuło się strapienie, to jest, że z powodu różnych przeszkód profesja zakonna została odłożona na czas nieokreślony. Boleść moją powiększała myśl, że moje wątłe zdrowie i nikłe siły fizyczne mogą wpędzić mnie w chorobę, wskutek czego uznają mnie za niegodną na zakonnicę i wydalą. Wtedy wszystko dla mnie stracone. A więc z ufnością wołam: Józefie święty, mój drogi ojcze, jeżeli mi wyjednasz jak najprędzej łaskę złożenia ślubów, będę się starała głosić to dobrodziejstwo. Jakoż nadspodziewanie dopuszczono mnie do złożenia ślubów wieczystych i tak dzień 1 marca powitałam już w uczuciach wdzięczności i szczęścia jako członek zgromadzenia oblubienic Chrystusowych, zostających pod opiekuńczym skrzydłem świętego Józefa, cudami słynącego w Krakowie. O trzeciej łasce także zamilczeć nie mogę, gdyż
mogłoby mi wobec niebios być to poczytane za czarną niewdzięczność. Po upływie kilkunastu lat zdaje się, że mnie szatan, usiłując sprowadzić z drogi powołania rozlicznymi pokusami, taką mi wytoczył walkę, iż pod nawałem udręczeń wewnętrznych, wywołanych jego prześladowaniem prawie dniem i nocą, zapadłam na zdrowiu. Uznano mnie przeto za chorą na umysł i z bólem serc siostrzanych oddano do zakładu obłąkanych. I gdy się zdawać mogło, że szatan mnie przemógł i zapewnił sobie wygraną, zwróciłam się znów do swego świętego opiekuna, zasyłając westchnienia. Święty Józefie, prawdziwie okażesz się cudownym w krakowskim obrazie, jeżeli mnie z tego nieszczęścia wyratujesz i dozwolisz odprawić wspólnie w naszym klasztorze nabożeństwo marcowe. Zarazem rozpoczęłam nabożeństwo siedmiu śród do siedmiu boleści i radości tegoż świętego. I o cudowna potęgo orędownictwa świętego Józefa! Tak się wszystko złożyło, że wkrótce, to jest w pierwszych dniach marca, powracałam do ukochanego klasztoru. Ujrzawszy z dala wieżę, witałam ją z uniesieniem radości, które spotęgował widok kościoła świętego Józefa ukrytego w murach klasztornych, gdzie przy boku utajonego w hostii Jezusa święty ten patriarcha szafuje łaskami, jakich Zbawiciel świata, pomny na zasługi swego opiekuna, nikomu nie szczędzi. Od tej chwili jestem jakby żywym wotum świętego Józefa. I gdyby to było w mojej mocy, starałabym się o ukoronowanie tak cudownego świętego Józefa w obrazie w naszym kościele. Doznawszy tyle dowodów jego opieki, nieraz z wdzięcznością zanucę. Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna, że choćby i samo piekło powstało i na mnie się zbuntowało, nie zginę. Praktyka. O ile to w naszej mocy, zachęcajmy innych do wzięcia udziału w nabożeństwie marcowym. Sami zaś usiłujmy odprawiać je coraz gorliwiej, wybijając się zwycięsko spod tej cechy charakterystycznej naszej narodowości, że w każdej sprawie u nas gorąco w pierwszej chwili, a mroźno na końcu. Obmyślmy więc, o co głównie prosić i prócz modlitw starajmy się każdego dnia spełnić jakiś dobry uczynek, przezwyciężyć się w czymś lub umartwić na cześć świętego Józefa. Modlitwa. O święty Józefie, sercem ożywionym nadzieją witamy marzec jako miesiąc uprzywilejowany przez Ciebie, w którym podobnie jak w maju są otworzone niebiańskie upusty łask Bożych, aby każdy czerpał obficie ze źródeł miłosierdzia Bożego, dary i łaski nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Więc nas Twą lilią, którą trzymasz w ręce, racz pobłogosławić i wyjednać łaskę ostateczną zbawienia, abyśmy na wieki oglądali Boga, kochając Go bez granic oraz wdzięcznym sercem wielbili Twą najświętszą oblubienicę,
i Ciebie, drogi nasz patronie. Amen. Wysłuchane treści pochodzą z dzieła Rzecz o świętym Józefie, oblubieńcu Boga Rodzicy. Pełny audiobook oraz wersja książkowa do nabycia na stronie na jej głowie.pl.